Witam Państwa w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki, przystanek Historia. Witam Państwa, którzy są tutaj z nami na sali. Witam też tych wszystkich Państwa, którzy są przed monitorami komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów. Bardzo się cieszę, że również Państwo są z nami. Dzisiaj takim bohaterem jest książka Wartaland Dzieje Zbrodni autorstwa pana Adama Pleskaczyńskiego, Zadziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. To nie jest pierwsza książka pana Adama, zresztą miałem okazję z panem Adamem rozmawiać i o Armii Wielkopolskiej, i o Powstaniu Wielkopolskim. To są również recenzenci tej książki. Po skrajnej mojej stronie lewej, od państwa prawej, pan dr Bogumił Rudawski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz pan profesor Janusz Wróbel z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Taka historia mi się przydarzyła z pana książką, panie Adamie, że jak pierwszy raz ją otrzymałem w Instytucie, żeby przygotować się do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej promocji, do rozmowy o niej, to uległem takiemu zmyleniu na moment. To znaczy ta książka nie ma takiego czysto charakteru albumowego, jeśli chodzi o formę. Ja przykładam do tego też ogromną rolę. Jeszcze należę do takiego pokolenia mastodontów, którzy cieszą się książką pod każdym względem, jej kształtem, jej layoutem, jej projektem, jej zawartością, rzecz jasna i oczywiście. I tak sobie na początku pomyślałem, że ona wygląda trochę jak komiks dla dzieci. No ale jak się już wpatruję w obrazek, który jest na okładce, to tak nie jest. W ogóle skąd zamysł, żeby tak opowiedzieć historię kraju Warty? Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim zebranym tutaj w przystanku Historia i przed komputerami. Tak, historia, opowiadanie historii to jest pewien problem. Jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach opowiadać historię? Jak dotrzeć do szerokiego grona ludzi, kiedy żyjemy w takim tempie, żyjemy obrazem? Obraz jest bardzo istotny. Obraz to jest rzecz podstawowa. A zatem mój pomysł na zaprezentowanie historii kraju Warty, tej konkretnej historii, polegał na tym, żeby zaprezentować tą historię w sposób maksymalnie zilustrowany poprzez album. Ale czy ten album jest takim samym albumem jak inne? Czy ten album został tak samo skonstruowany? Tutaj wprowadziłem pewną zmianę w myśleniu może i w konstrukcji, w samej konstrukcji tej książki. Otóż album, klasyczny album, jest to album, w którym jest mniej lub bardziej rozbudowany wstęp z pewną ilością tekstu, który opowiada generalnie o zawartości książki, po czym są prezentowane zdjęcia do oglądania. Tutaj postanowiłem zrobić to w nieco inny sposób, ponieważ najistotniejsze są zdjęcia, a właściwie te zdjęcia nie mogą funkcjonować bez podpisów. Często te zdjęcia bez podpisów nie opowiadają, nie ilustrują grozy sytuacji. Nie pokazują tego, co zostało tam pokazane, albo z jaką intencją. Ponieważ zdjęcia są różnie proweniencji. Dużo z nich, znaczna część z nich, pochodzących między innymi z Instytutu Zachodniego, są to zdjęcia wykonane przez oficjalny aparat narodowo-socjalistyczny, przez oficjalne organa prasowe nazistowskie w Wielkopolsce. W związku z czym te zdjęcia trzeba było podpisać, skomentować. Nie można było ich zostawić samym sobie. Stąd też ta idea podziału książki na 8 rozdziałów chronologiczno-tematycznych, w których zostały przedstawione losy Polaków, Niemców, Żydów, ale również takim moim głównym celem było zaprezentowanie w tej książce takich dwóch równolegle funkcjonujących światów. Świata terroru, zbrodni, przemocy, tragedii, dramatu z jednej strony, a z drugiej strony tego funkcjonującego na oficjalnych przekaźnikach w propagandzie nazistowskiej, tego zwykłego świata wzorcowej prowincji, jaką miał być Warteland. Prowincji spokojnej, pracowitej, de facto na tych fotografiach właściwie pozbawionej Polaków, na tych zdjęciach przede wszystkim tych niemieckich występowali Niemcy.
I stąd też założenie było takie, żeby tą narrację poprowadzić w taki sposób, żeby opowiedzieć historię zdjęciami. Opowiedzieć historię zdjęciami tak rozległą, tak wielowątkową, tak różnorodną, tak obszerną tematycznie, nie było łatwe, dlatego że pewne zdjęcia były wykonywane, pewne, co do niektórych zdjęć mieliśmy pewną nadreprezentację, ich było bardzo dużo do jakichś tematów, zagadnień, a do niektórych nie. Niektóre zdjęcia nie mogły być wykonywane albo po prostu nie dotarły do naszych czasów. W trakcie prac, dwuletnich prac nad tą książką udało się dotrzeć i skompletować z różnych źródeł archiwalnych, polskich, zagranicznych, w mniejszym stopniu niemieckich, udało się skompletować około 7 tysięcy zdjęć. I ta praca prawdopodobnie była wykonana po raz pierwszy, tak mi się wydaje, bo do tej pory nie było albumu monograficznego, tak to nazwałem, album monograficzny, który miałby być poświęcony krajowi Warty. Spośród 7 tysięcy zdjęć wybrałem około 1000, to jest ponad 1000 zdjęć zostało zaprezentowanych w tej książce, ale był taki problem, jak pokazać te historie, które były utajnione, na przykład tajne egzekucje. No, część egzekucji, te egzekucje, które były wykonywane na Polakach we wrześniu, październiku 1939 roku, których celem było zastraszenie społeczeństwa, steroryzowanie, one miały charakter publiczny i były fotografowane. I one przetrwały do naszych czasów i te zdjęcia oczywiście są generalnie znane. Ale jak ta machina terroru ruszyła, skala zbrodni była jeszcze większa, to wówczas już tych zdjęć nie wykonywano. Nie wolno było ich wykonywać. Jeżeli były wykonywane nielegalnie, to też no, po prostu nie dotrwały do naszych czasów. I te zdjęcia, i ten problem, to zjawisko też trzeba było zilustrować. Więc ta opowieść była bardzo, bardzo skomplikowana pod względem skonstruowania tej książki. Jak opowiedzieć za pomocą czegoś, czego nie mamy? Tak, tutaj muszę jako odbiorca podzielić się taką uwagą, że to, co w tej książce dla mnie jako czytelnika, odbiorcy, mnie na przykład ujmuje, jeśli tak można powiedzieć, bo zawartość niektórych fotografii no, jest dosyć trudna do przyjęcia i chociażby rozdział pod tytułem Terror, no ciężko się to ogląda, nie ukrywajmy, chyba że ktoś ma charakter jakoś zdeprawowany, to może mu łatwiej takie zdjęcia przychodzi oglądać. Ale że to jest właśnie taka historia komplementarna. To znaczy, to nie jest tak, że zdjęcia ilustrują jakiś tekst, tylko autor, pan Adam, jak rozumiem przy uwagach recenzentów skrupulatnych, przeprowadza nas przez tą historię, gdzie ten tekst się uzupełnia z obrazem, czy obraz jest dopełnieniem tekstu i odwrotnie. Jeżeli jest taka konieczność, pan Adam jako autor się wtrąca, żeby nam coś tam dopowiedzieć, co jest w tle, co widzimy na zdjęciu, ale rozgrywało się gdzieś dalej, gdzieś w okolicy. Pytanie do panów. Ja jestem zawsze tak, mam taki trochę taki dysonans poznawczy, jeśli tak można powiedzieć. Jestem jeszcze z pokolenia ludzi, którzy częściowo wychowywali się w PRL-u, częściowo chodzili w PRL-u do szkoły. I mam takie wrażenie, że o tych sprawach, o tej tematyce więcej mówiono w PRL-u niż obecnie. Z czego wynika fakt? I tu moje pytanie kieruję do pana profesora Wróbla, że badanie tej tematyki, zwłaszcza zbrodni niemieckich, specjalnie nie używam określenia, które często jest mylące, nazistowskich. Dlaczego jest tak mało obecne w dyskusji, w przestrzeni? Znaczy ta publikacja uzupełnia oczywiście ten element tych braków. Rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że przez lata odrodzonej niepodległej Polski te kwestie zbrodni nazistowskich nie były specjalnie eksponowane. Wynikało to chyba z trochę naturalnego zjawiska polegającego na tym, że po 1989 roku historycy zaczęli odkrywać obszary, które do tej pory nie były, do tamtych czasów nie były eksploatowane. Myślę tutaj o kwestiach kresowych, o kwestiach stosunków polsko-sowieckich, o zbrodniach sowieckich. To były sprawy przemilczane w latach poprzednich dziesięcioleciach i rzeczą było naturalną, że historycy tymi zagadnieniami się zajęli. Ja pamiętam w początkach istnienia Instytutu Pamięci Narodowej, gdy dyskutowano nad projektami badawczymi, to w zasadzie przeważał pogląd, że o ile kwestie okupacji niemieckiej w Polsce lat 39-45 są
opracowane jakoś tak, nawet nieźle. To tyle, jeśli chodzi o zbrodnie sowieckie, jest to zupełnie ziemia nieznana, więc Instytut Pamięci Narodowej, wielka instytucja, dysponująca ogromnym potencjałem, dziesiątkami badaczy, zajęła się tymi zagadnieniami, co oczywiście nie wcale nie świadczyło o tym, że był jakiś zakaz podejmowania problematyki zbrodni niemieckiej czy okupacji niemieckiej. Tego nie było, tego rodzaju badania były prowadzone, choć oczywiście na mniejszą skalę. Natomiast to, że w okresie Polski Ludowej, PRL-u, zajmowano się zbrodniami niemieckimi, to rzecz oczywiście naturalna. Związano również z tym, że po wojnie na terenie dawnego kraju Warty powstały dwa duże ośrodki naukowe, takie jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wznowił po przerwie okupacyjnej swoją działalność. Powstał również Uniwersytet Łódzki i Instytuty Historii podejmowały tą tematykę w dużej skali. Na pewno przodował pod tym względem Uniwersytet Poznański. Tu myślę przede wszystkim o profesorze Czesławie Łuczaku, który stał się swego rodzaju instytucją naukową w skali nie tylko krajowej, nie tylko regionalnej, krajowej, ale także międzynarodowej. Pamiętam seminaria doktoranckie u profesora Łuczaka, na które przyjeżdżali także historycy z Zachodu, co w czasach PRL-u było rzeczą dosyć rzadko spotykaną. I tu wspomnieć chociażby można o książce profesora Łuczaka Kraj Warty, która była stosunkowo niewielką, ale bardzo wartościową monografią. Było oczywiście cały szereg innych publikacji profesora, łącznie z takimi monumentalnymi publikacjami dotyczącymi polityki ekonomicznej, demograficznej niemieckiej na okupowanych ziemiach Polski, głównie właśnie na ziemiach wcielonych do Rzeszy. No, wspomnieć należy również o profesorze Madajczyku, który z kolei z perspektywy warszawskiej badał okupację niemiecką, a więc tych publikacji powstało bardzo dużo. Oczywiście one były w pewnym stopniu skażone cenzurą, prawda? Co prawda badania nad okupacją niemiecką nie były jakoś tam specjalnie ograniczane, ale oczywiście, gdy pojawiały się te wątki stosunków niemiecko-sowieckich, paktu Ribbentrop-Mołotow, to oczywiście tutaj cenzura wkraczała i tego rodzaju tematyka z tych publikacji dotyczących okupacji niemieckiej była jakoś tam w ten czy w inny sposób wygumkowana. Jeśli chodzi o ośrodek łódzki, z którego ja pochodzę, to powstało sporo publikacji dotyczących rejencji łódzkiej, czyli jednej z trzech wielkich rejencji składających się na kraj Warty i tutaj ośrodek łódzki spory wkład wniósł. Także ta literatura jest spora, w dużej mierze specjalistyczna, więc wydawana w stosunkowo niewielkich nakładach i dlatego ona jakby nie wznawiana w latach późniejszych jakby umyka naszej uwadze. A więc dobrze jest, że ta tematyka ponownie w badaniach Instytutu Pamięci Narodowej od kilku lat się pojawiła, no i efekty mamy w postaci chociażby bardzo ciekawej publikacji o charakterze takim, można powiedzieć nawet nowatorskim, dotyczącym kraju Warty, jednego z największych okręgów administracji nazistowskiej na ziemiach polskich, stanowiący pewnego rodzaju wzorzec dla innych zarządców na ziemiach polskich, zarządców nazistowskich oczywiście. I moje pytanie też kieruję do pana doktora Rodawskiego. Warto badać jeszcze tę historię, czy to już jest anachroniczne? Oczywiście, że warto. Może to jest też tak, że ja już reprezentuję inne pokolenie i rzeczywiście trochę inaczej patrzę na pewne zagadnienia.
I to jest też tak, że każde pokolenie badaczy, każde pokolenie historyków stawia sobie nowe pytania, szuka innych szuka też innych odpowiedzi na może na te same wcześniej zadawane pytania. I też trochę inaczej postrzega ogólnie historię, czy też historię tutaj kraju Warty, jeżeli już o tym mówimy. Warto dlatego, że tych kwestii do zbadania, tych kwestii do poznania, które warto poznać, które nas interesują, czy mogłyby nas interesować, jest ciągle dużo. Tutaj pan profesor wymienił czołowych badaczy okresu okupacji niemieckiej w Polsce. Oczywiście to, co oni stworzyli, to są pewne podwaliny, to są fundamenty badań naukowych. Wyznaczyli pewne kierunki, ale my ciągle są pewne kwestie, pewne pola, które warto zbadać, na które trzeba może też na nowo spojrzeć. Mam takie też wrażenie, że ta historia, już ograniczmy się tutaj do kraju Warty, ta historia kraju Warty, ona jakby ona zaczyna przeżywać, a może pewnie będzie przeżywać za jakiś czas nową falę zainteresowania, co wynika z upływu, paradoksalnie z upływu czasu. Ta historia, o ile jeszcze na przykład 30-40 lat temu, kiedy działał profesor Łuczak chociażby wspomniany, ta historia, ona była dla nich żywa, tak? Oni pamiętali ten okres. Profesor Łuczak był 20-rocznik, więc on doskonale pamiętał okres okupacji. Kiedy on pisał, to było mnóstwo świadków tego czasu. W tej chwili dla obecnych pokoleń i pokoleń historyków, które za chwilę przyjdą, to już jest naprawdę historia odległa. I zupełnie inaczej na to patrzymy. I być może to jest też tak, że wraz z upływem czasu pojawia się coraz większa potrzeba zbadania tej historii, poznania tej historii, która tego okresu, który jest coraz dalej za nami. To pragnę zapytać tutaj, panie doktorze, jakim dzisiaj nowym stereotypem na przykład ulegamy, myśląc i patrząc na ten okres, bo mnie na przykład w jakimś sensie pewien rodzaj może irytacji nawet bym powiedział brał, jak na przykład na Śląsku czy w Katowicach, stykając się z tymi wszystkimi, którzy są no bliscy powiedzmy rasiowi mentalnie, nie mówię, że są formalnie związani z rasiem, ale uważają się z takich Ślązaków, to oni mówią, że no niejednokrotnie na przykład o powstaniach śląskich, że tutaj no, Polacy dążyli do jakiejś okupacji, czy to była jakaś wieloetniczność, wielokulturowość, znaczy narzucanie pewnej też siatki pojęciowej na rzeczywistość, której można powiedzieć wprost wtedy nie było w takim rozumieniu, jak się chce ją dzisiaj widzieć. Znaczy często jest tak, że pewien rodzaj dzisiejszych także przesądów uniwersyteckich rzutuje się na przeszłość. To też przechodzi, jak wiemy, do popkultury. Czego dzisiaj byśmy się w takim razie, pana zdaniem, chcieli dowiedzieć o tym okresie? Jakie mam o nim wyobrażenia? No, ja bym się dowiedzieć chciał dużo. I w sumie też inne osoby zainteresowane. Tak sobie myślę, że taką jedną z ważniejszych luk, czy kwestii, która się pojawia i to wychodzi trochę w badaniach już dotyczących kraju Warty, ale też nie tylko kraju Warty, też innych tych ziem okupowanej Polski. Są na przykład kwestie pytania związane z tymi bardzo skomplikowanymi, złożonymi, niejasnymi strukturami władzy, panowania, z urzędnikami, ale też z urzędnikami niemieckimi, i tymi ważniejszymi, i tymi mniej ważnymi. To są takie kwestie, które gdzieś tam w naszych badaniach historycznych one się przewijają mniej czy bardziej. Też
też pojawiają się pytania czy nowe wyzwania związane z różnymi zbrodniami. Oczywiście tak tutaj też autor Adam Pleskaczyński to bardzo fajnie tutaj przedstawił, że te zbrodnie niemieckie od 1939 do 1945 roku, one wielokrotnie były opisywane. Te zbrodnie z 1939 roku, z akcji Tannenberg chociażby, no, one w jakiś sposób są bardzo dobrze znane, ale i tak ciągle pojawiają się kwestie kolejnych badań, kolejnych zbrodni, których my nie znamy, które należy poznać i które wzbudzają zainteresowania. Przywołam tutaj chociażby przykład różnych badań, no teraz archeologicznych, prawda, w miejscach dawnych zbrodni, eksterminacji, których dokonywali Niemcy przede wszystkim mam tutaj na myśli na zbrodnie dokonywane na Polakach. Jest ta potrzeba, żeby badać te miejsca, żeby jeszcze raz zająć się tymi zbrodniami, opisywać te zbrodnie, bo jednak ciągle po tylu latach, 70 czy już w sumie 80 latach, my bardzo wiele rzeczy nie wiemy. Panie Adamie, tak jak Pan wspomniał na wstępie, prawie 7 tysięcy zdjęć, selekcja do 1000, które składają się na tę książkę. Ciężko się selekcjonowało tą ilość obrazu. Inaczej, jak Pan chciał tą historię jeszcze może cofnijmy się, bo mówimy trochę tutaj w Warszawie z takiej perspektywy warszawskiej o też historii, która nie do końca jest zrozumiana. Czyli mówiąc wprost, czym był Wartheland, czym był w ogóle kraj Warty? Fundamentalne pytanie, bardzo dziękuję, bo kraj Warty, okupacja niemiecka na terenie tak zwanych ziem wcielonych, to jest pewna terra incognita, to jest pewna część historii, która jest mniej lub prawie w ogóle nieznana w takim ujęciu powszechnym. Spójrzmy sobie na przykład na przekazy w ramach kultury popularnej, w filmach. Większość ludzi niestety w dzisiejszych czasach bierze wiedzę na temat tych wydarzeń właśnie poprzez filmy, publikacje popularne i tak dalej, i tak dalej. Tam funkcjonuje cały czas przekaz ograniczający się właściwie do generalnego gubernatorstwa. Nie w tym rzecz, żeby porównywać na zasadzie, gdzie było straszniej, gdzie było trudniej, gdzie było bardziej niebezpiecznie. Chodzi o coś zupełnie innego. O to, żeby pokazać, że ta okupacja miała różne wymiary. Inaczej wyglądała okupacja w generalnym gubernatorstwie. Inaczej wyglądała okupacja na terenie ziem wcielonych, a w ramach ziem wcielonych inaczej wyglądała, czy różniła się na terenie kraju Warty. Jeszcze inaczej wyglądało to z perspektywy mieszkańców, polskich mieszkańców Wilna, powiedzmy. Jeszcze inaczej z punktu widzenia Lwowa, moglibyśmy tak wymieniać. Ale to jest historia Polaków. Tam, gdzie byli Polacy, tworzyli historię Polaków. I jedną z takich historii była historia kraju Warty. Świadomość, czym jest kraj Warty, czym był kraj Warty, no jest prawdopodobnie nikła. Natomiast celem tej publikacji było pokazanie to w nowej, nieco odświeżonej wersji. W takiej wersji, jak już powiedziałem przy poprzednim wypowiedzi, która będzie potrafiła trafić do ludzi, którzy posługują się dzisiaj głównie oczami, którzy przede wszystkim patrzą i oglądają. Stąd też ta narracja musiała być przeprowadzona w sposób trochę, który mi przypominał taką bardzo rozbudowaną, można powiedzieć, gigantyczną wystawę. Tutaj musiały być ten wstęp, ten rozbieg, przyczyny i potem przebieg okupacji na tych ziemiach, które tworzyły kraj Warty. Bardzo istotne jest to, żeby wybrać odpowiednie zdjęcia. Ale jak wybrać te zdjęcia? Które zdjęcia? Trzeba je najpierw zlokalizować, nazwać, a następnie potraktować jak dokument źródłowy. To nie jest takie proste, ponieważ większość tych zdjęć była opisana, ale niekoniecznie opisy były właściwe. To jest duży problem, żeby potraktować zdjęcia prawidłowo, zgodnie ze wszystkimi zasadami. To jest dokument, powtórzę, źródłowy, taki sam jak każdy inny. I teraz mamy te zdjęcia, które funkcjonują bardzo często w obiegu publicznym, a nawet naukowym,
jako zdjęcia przedstawiające takie konkretne wydarzenie, a dokładna analiza wykazuje, że nie. Ja miałem trochę ułatwione zadanie w przypadku tych zdjęć, które były pochodzenia niemieckiego prasowego, ponieważ te zdjęcia, które uzyskałem, bardzo ciekawe to były zdjęcia, bo te zdjęcia, które znajdowały się w Instytucie Zachodnim, były to stykówki. Stykówki, czyli zdjęcia, które są robione w taki sposób, że są naświetlane w skali 1:1 z taśmy fotograficznej. I dzisiaj przy użyciu nowoczesnego sprzętu skanerów o wysokiej rozdzielczości byliśmy w stanie wyciągnąć je, zeskanować i wyciągnąć z takiego poziomu, żeby można było je umieścić w książce. Ale co to były za zdjęcia? Były to zdjęcia przedstawiające różnego rodzaju albo uroczystości narodowo-socjalistyczne, albo życie codzienne Niemców w kraju Warty. I większość tych zdjęć, które przedstawiały te uroczystości oficjalne, one miały odpowiednik w Ostdeutscher Beobachter, czyli w takim dzienniku nazistowskim wychodzącym w kraju Warty, gdzie mogłem porównać te zdjęcia z opisami, czego one dotyczyły, jakie osoby na tych zdjęciach zostały uwiecznione i tak dalej, i tak dalej. Były też zdjęcia, co do których miałem duże wątpliwości i nawet do dzisiaj mam duże wątpliwości. Ja to oczywiście zaznaczam, nie widzę nic złego w tym, żeby napisać, użyć terminu najprawdopodobniej, być może, możliwie. Nie wiem, na przykład jednym z takich ikonicznych zdjęć przedstawiających zagładę Żydów w obozie natychmiastowej zagłady w Kulmhof w Chełmie, tutaj przecież niedaleko od Łodzi, przedstawia grupę mężczyzn, roznegliżowanych przynajmniej do pasa, w jakimś pomieszczeniu, gdzie wpada światło. I ono funkcjonuje, to zdjęcie od lat, jako zdjęcie przedstawiające Żydów tuż przed zagazowaniem w mobilnych komorach gazowych. Analizując teczkę, w której się to zdjęcie znajduje, to są akta prokuratorskie powojenne prowadzone w sprawie zagłady ludności żydowskiej na terenie tegoż obozu, wykazały, że po pierwsze to zdjęcie nie pasuje do innych zdjęć z całej tej kolekcji, która tam się znalazła, które bez wątpienia pochodzą z Chełna, natomiast to zdjęcie zostało dostarczone przez prokuratora. To jest z taką adnotacją, jakby oddzielnie, od kogo on otrzymał to zdjęcie, w jakich okolicznościach i czy rzeczywiście przedstawia tą sytuację, trudno powiedzieć. I też były takie sytuacje, kiedy zdjęcie ewidentnie nie pochodziło nawet z kraju Warty, więc ten problem merytoryczny był bardzo istotny. A drugą kwestią jest, jak tą opowieść zaprezentować, mając taki, a nie inny materiał, jak uzupełnić. No na przykład wspomniane poprzednio kwestie dotyczące zbrodni dokonywanych, tych utajnionych zbrodni dokonywanych zazwyczaj w jakichś kompleksach leśnych, które znajdowały się w okolicach chociażby Poznania czy Łodzi, no tych zdjęć nie ma. No tutaj posiłkowałem się dosyć mocnymi, dosyć makabrycznymi, chociaż też stosowałem wewnętrzną cenzurę, żeby te zdjęcia, te najmocniejsze zdjęcia nie znajdowały się w tej książce, ale jednak posiłkowałem się zdjęciami z ekshumacji przeprowadzonych w okresie powojennym. No, Niemcom nie udało się w ramach akcji 1005 zlikwidować wszystkich śladów zbrodni. Niektóre miejsca zostały przez nich, nie zostały zidentyfikowane, znalezione, wobec czego te ekshumacje, które zostały przeprowadzone, no one ilustrują te zbrodnie masowe. Ale jeżeli chcemy zrozumieć skalę tych zbrodni, jeżeli tragedię tych ludzi, dramat, okropieństwo, to jednak musimy pokazać konsekwencje, musimy pokazać tę sytuację, bo tak to funkcjonowało. W tamtych czasach na egzekucje publiczne, które miały zastraszyć społeczeństwo, były spędzane całe miejscowości, łącznie z dziećmi. Więc gdybyśmy zastosowali taką drugą wewnętrzną cenzurę, która by doprowadziła do tego, że ten obraz będzie nieco ugładzony, to wydaje mi się, że nie spełniłaby ta książka swojej roli. Jeszcze mi taka kwestia nurtuje, panie Adamie, bo żeby coś takiego zrobić, żeby nad takim dziełem spędzić 2 lata życia, to musi być albo rodzaj pewnej pasji badawczej, albo pewnego rodzaju no, takiego, trochę przepraszam za porównanie, za patyka na szaszu. Musi być jakiś powód, jakiś rodzaj nerwu badawczego, że pan stwierdził, muszę to zrobić. Bo nie wiem, bo chciał pan wypełnić lukę, bo trafił pan na jakiś zestaw obrazów, który stwierdził, że musi pan te obrazy ułożyć w jakąś większą, spójną całość. Co spowodowało, że to dzieło zostało przygotowane ostatecznie? No, prosta sprawa, zawsze marzyłem o takiej książce.
Chciałem taką książkę przeczytać, chciałem taką książkę obejrzeć. Uważałem, że taka książka powinna powstać. Być może dawniej takich możliwości technicznych. To, teraz pan odpowiedział jak twórca filmu Gwiezdne Wojny, że zrobił film taki, jaki zawsze chciał obejrzeć. Mam to szczęście w życiu, że piszę książki, to jest moja 12 książka, takie jakie, o jakich marzę. I wychodzi mi to lepiej lub gorzej. Panowie recenzenci ocenili tą publikację. Czytelnicy będą mieli też okazję się z nią zapoznać. Natomiast ja chciałem taką książkę stworzyć dla państwa, dla czytelników, dla ludzi, którzy są niezorientowani w tej tematyce. I tak jak powiedzieli panowie, no ta wiedza po 89 roku z różnych obiektywnych powodów została w jakiś sposób wyparta gdzieś na margines. To jest oczywisty proces, to jest wiadome. Natomiast jeżeli ta książka miałaby być powodem do tego, żeby ktoś się sięgnął po to, zainteresował i poszedł w tym kierunku, w sensie popularyzatorskim, w sensie naukowym, ba, a może nawet w sensie artystycznym. A może ta książka spowoduje, że powstanie film dokumentalny, bardzo dobry film dokumentalny na poziomie filmów robionych na Zachodzie, a może za tym pójdzie jeszcze coś więcej. Ktoś może zrealizuje film fabularny. Może będzie okazja, żeby któryś z tych aspektów stał się powodem do napisania dobrego scenariusza. Taki jest mój zamysł, żeby ta historia nie zanikła, bo po książki pisane w latach 70., 80. czy na początku 90. niewznawianych mało kto będzie sięgał. Z tych ludzi, którzy nie mają wiedzy lub nie ma tego w programie, zdaje się, nauczania. No, ten program nauczania historii jest dosyć mocno okrojony, nawet jeżeli występuje to podejrzewam w sposób bardzo śladowy, a raczej nawet w różnych instytucjach muzealnych poświęconych historii terroru, zbrodni hitlerowskich, no to te tematy występują w Wielkopolsce czy na ziemi łódzkiej. Natomiast one poza naszym regionem, poza naszymi regionami rzadko gdzie się pojawiają. Więc taki był mój cel. Zawsze uważałem, że polska historia jest bardzo ciekawa, że zawiera wiele tak dziwnych, czasami też paradoksalnych historii, które nad takimi historiami często musiałby się różnego rodzaju, nie wiem, scenarzysta czy reżyser natrudzić, żeby pewne historie stworzył, a tutaj je podaje nam życie. Pytanie do recenzentów. Nie mieli panowie takiego poczucia, że jest to zbyt uproszczona sprawa, żeby przez album opowiadać no, ten rodzaj pewnej złożonej i trudnej historii, i okrutnej? Rzeczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, jeżeli autor przygotowuje publikację, która ma trafić do szerszego czytelnika, która będzie operowała głównie materiałem ilustracyjnym, gdzie część tekstowa będzie z przyczyn oczywistych ograniczona. Więc gdy dowiedziałem się, że przyjdzie mi recenzować album Wartego Auto, sam sobie tego rodzaju pytanie zadawałem i potem po lekturze już gotowego produktu doszedłem do wniosku, że próba trudna, wymagająca, ale niewątpliwie udana. Jest wiele zalet tego albumu. Raz, że on zawiera ogromną ilość fotografii i materiału faktograficznego, ale opowiada historię Wartegau nie tylko przez pryzmat dwóch wielkich ośrodków miejskich, czyli Poznania i Łodzi, gdzie wiele się oczywiście działo i każde z tych miast, ich dzieje okupacyjne by wystarczyły na osobne albumy, ale album pokazuje również z punktu widzenia tą historię, tragiczną historię z punktu widzenia mniejszych ośrodków, ośrodków regionalnych. Także myślę, że ta publikacja może być też inspiracją dla historyków lokalnych, prawda, z mniejszych miejscowości, z mniejszych miast ziemi łódzkiej i Wielkopolski, bo znajdą tu bardzo dużo ciekawych zdjęć, ciekawych materiałów, ciekawych inspiracji. Wreszcie jest
podział tematyczny albumu jest moim zdaniem udany. Mnie na przykład bardzo interesuje ten rozdział dotyczący deportacji i kolonizacji, bo on podejmuje tematykę będącą no, bardzo charakterystyczną dla kraju Warty. Otóż kraj Warty był największym terenem kolonizacji niemieckiej na okupowanych ziemiach polskich. To tutaj Greiser chciał zrealizować plan szybkiej germanizacji swojego okręgu. I ta germanizacja miała odbyć się drogą deportacji ludności polskiej, wyniszczenia i deportacji ludności żydowskiej i sprowadzenia kolonistów niemieckich. Cała rzecz okazała się, mówiąc szczerze, nierealna i tu Niemcy ponieśli gigantyczną klęskę, ponieważ cały ten zamiar nie miał żadnego oparcia w istniejących tendencjach demograficznych, bo przed wojną ziem wschodnich III Rzeszy następował odpływ ludności. Niemcy próbowali na zajętych ziemiach polskich zupełnie odwrócić kierunki migracji demograficznej i trendy demograficzne, które na tych terenach istniały. I sprowadzali właśnie do kraju Warty niemieckich kolonistów z różnych krajów Europy. Wysiedlali ludność polską i ten fragment jest bardzo mocno podkreślany, bardzo mocno pokazany. Inne rozdziały, te dotyczące martyrologii, zbrodni niemieckich, oczywiście muszą tu mieć miejsce. Mnie bliskie są te materiały, które dotyczą chociażby zbrodni zgierskiej, największej egzekucji publicznej, którą Niemcy dokonali na tym terenie, rozstrzelanie 100 Polaków w 1942 roku w odwet za zastrzelenie przez polskiego konspiratora dwóch agentów niemieckiego Gestapo. I mamy w tym albumie bardzo ciekawy materiał ikonograficzny na ten temat, pochodzący zresztą z okresu wojny. Dziękuję. Panie doktorze, kieruję moje pytanie do pana doktora Rudawskiego. Na czym polegała specyfika kraju Wartu w stosunku do innych okupowanych przez Niemców terytoriów, nie tylko Polski, ale także innych krajów? Dużo by pewnie o tym mówić, ale tutaj może zacznę od tego, co pan profesor powiedział, że rzeczywiście ta specyfika polegała w dużej mierze na tej obsesji germanizacji tego obszaru, wręcz obsesji, używam świadomie tego tutaj terminu, że ten obszar kraju Warty, no, obszar bardzo duży, obejmujący dwa duże miasta, największe Łódź, prawda, i Poznań, stolice okręgu, miał być całkowicie niemiecki. Mieli znajdować się tutaj, Polacy mieli zostać deportowani, mieli znajdować miejsce tutaj zamieszkania wyłącznie Niemcy, już nie mówiąc o Żydach, o ludności pochodzenia żydowskiego, która miała zostać całkowicie wymordowana i to też w dużej mierze się udało. Więc tutaj mamy ten to niesamowite, tak historycznie patrząc, zjawisko tej całkowitej germanizacji ziemi, jak to zresztą określa się w dokumentach i to też przyjęli historycy. Co już na przykład w innych obszarach, może tytułem pewnego porównania, chociażby Pomorze Gdańskie, okręg Gdańsk, Pomorze czy Górny Śląsk wyglądało trochę inaczej, ponieważ tam owszem, istniały też wysiedlenia, ale już wprowadzono niemiecką Volkslistę, na której znalazło się wielu Polaków. Często nieświadomie bywali tam wpisywani. A w kraju Warty to zjawisko było bardzo marginalne. Volkslista, niemiecka lista narodowościowa rzeczywiście miała obejmować tylko Niemców, ludzi niemieckiej narodowości. No,
to oczywiście to zjawisko terroru, które było, to też rzeczywiście bardzo trudno, tak jak powiedział Adam Pleskaczyński, no to bardzo trudno porównywać te różne okręgi, te różne twory administracyjne, skalę terroru, ale tutaj rzeczywiście ten terror był ogromny, zresztą tak jak w całej Europie Środkowej i Wschodniej, zresztą jak wiemy z historii, on też eskalował z czasem i eskalował w przestrzeni, to znaczy bardziej na wschód, szczególnie po 1941, po rozpoczęciu wojny ze Związkiem Radzieckim, ten terror był coraz większy. Taka specyfika kraju Wartej, to co moim zdaniem świetnie wychodzi właśnie tutaj w tym wydawnictwie, w tej książce, to jest taka paralelność, takie istnienie dwóch światów. Tego świata zbrodni, świata terroru, przemocy, świata, który miał też chyba być docelowo unicestwiony koniec końców. I mówię tutaj, mam tutaj na myśli, że ten fakt, iż Żydzi, Polacy czy obywatele polscy, już szerzej mówiąc, w końcu mieli zniknąć z tego świata niemieckiego, a z drugiej strony mamy ten świat niemiecki. I te dwa światy, one istnieją cały czas obok siebie. I to właśnie bardzo dobrze widać w tym albumie. Tutaj my często mówimy, i to też to padło już w naszej dyskusji, że szokujące są zdjęcia egzekucji, szokujące są zdjęcia niemieckiego terroru. To prawda, one są szokujące. Częściowo je znamy, ponieważ tych zdjęć też nie ma dużo, no, czyli one są w jakiś sposób medialnie znane, my je identyfikujemy. Ale to, co dla mnie było szokujące i jest ciągle szokujące, chociaż zajmuję się zawodowo tą tematyką, są te zdjęcia właśnie tej takiej pewnej, nazwijmy to, beztroski niemieckiej, która wychodzi. Nie chcę teraz Państwa wprowadzać w błąd, próbowałem znaleźć, ale tutaj Adam może potwierdzić, mamy chyba zdjęcie na przykład z Poznania, bodajże 40 rok, zdjęcie klauna niemieckiego nie wiem, czy on tutaj się znalazło w tym albumie, nie pamiętam. Jest zdjęcie klauna niemieckiego, zdjęcie propagandowe wykonane przy okazji święta policji niemieckiej w 1940 roku. I teraz jak zestawimy sobie te zdjęcia tej codzienności niemieckiej, tej pewnej zabawy, tego pewnego festynu, bo one miały taki też charakter festynowy, już mówiąc wprost, z tym terrorem, z tym okrucieństwem, to nam pokazuje jakby skalę z jednej strony i terroru, ale też skalę takiej wyobcowania Niemców od tej brutalnej codzienności istnienia w tym po prostu innym świecie. To ja może powiem o zdjęciu, które też zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale w momencie, kiedy zapoznałem się z informacją, gdzie ono zostało wykonane. To jest to zdjęcie, które przedstawia parkę niemiecką, młodego mężczyznę i kobietę, którzy siedzą na kajaku na warcie. I jak sobie uświadomiłem, gdzie to zdjęcie zostało wykonane i w którym okresie, w jakim miesiącu, w jakim roku, to się okazało, że ta para mogła przepływać w odległości kilku tysięcy metrów, 2-3 tysięcy metrów od miejsca zagłady Żydów w Chełmie nad Nerem. Więc to jest niesamowite, że ten świat kwiecisty, gdzie kwitnie miłość, są jakieś nadzieje, jakieś projekty, że on funkcjonuje najnormalniej w świecie. No, też znamy takie zjawisko, że w czasie wojny, w czasie sytuacji ekstremalnych ludzie starają się żyć jak najbardziej normalnie. Ale teraz zachodzi pytanie, wiedzieli, nie wiedzieli, co wiedzieli, jak do tego podchodzili. Wydaje mi się, że chyba powszechne było wypieranie tego świata okrutnego, który był jednak mimo wszystko tam gdzieś chowany na marginesie. Tego się nie chciało oglądać i że to funkcjonowało, to generalnie większość Niemców pewnie z tego sobie zdawała sprawę. Z drugiej strony takim zdjęciem, które też jakby niewiele pokazuje, ale dla mnie osobiście było ono najbardziej poruszające,
bo to można zadać pytanie, które zdjęcie są najbardziej poruszające. To jest zdjęcie tej dziewczynki, która została odebrana polskim rodzicom. Widać, że te jej oczy są tuż przed takim płaczem, że tłumi ten płacz, że te potwory w ludzkiej skórze z tej instytucji, która zajmowała się rabowaniem, germanizowaniem polskich dzieci, są do tego przyzwyczajone, terroryzują te dzieci. I ta dziewczynka miała wykonywane zdjęcie sygnalistyczne w ramach tych wszystkich poronionych rasistowskich pomysłów niemieckich. I to zdjęcie, gdyby pisał książkę o tej polityce germanizacyjnej, to na pewno z całą pewnością wybrałbym to zdjęcie na okładkę. A takich zdjęć jest tutaj dużo i pewnie każdy z czytelników miałby inny zupełnie obraz, które zdjęcie zrobiło na nim największe wrażenie. Czy te bezpośrednio pokazujące akty zbrodni, egzekucji, czy właśnie tego typu. Po zapoznaniu się oczywiście z treścią. A muszę powiedzieć, że tej treści tutaj jest dosyć dużo i to jest właśnie pewien taki sposób na ściągnięcie tych ludzi, którzy z czytaniem są lekko na bakier, raczej wolą oglądać i słuchać, ponieważ tutaj jest aż 250 tysięcy znaków pisarskich ukrytych w tych podpisach pod zdjęciami, bo te podpisy są bardzo często bardzo, bardzo rozbudowane. Ale nie można, jak w albumie czasami, oderwać oglądania tych zdjęć od czytania, co one przedstawiają, tego komentarza. Aczkolwiek, jeżeli mogę jeszcze słowo, te zdjęcia, moim zdaniem, one są same w sobie, często przynoszą niesamowite treści, niesamowite odkrycia. Przeglądając ten album w sumie teraz, wcześniej tego nie zauważyłem, rzuciło mi się w oczy takie zdjęcie z rozdziału dotyczącego kolonizacji, gdzie mamy niemiecką rodzinę na tle domu, szczęśliwą niemiecką rodzinę, i w tym domu, w tym oknie mamy malutką flagę ze swastyką i to zdjęcie, i tam jeszcze z tyłu widać kawałek gospodarstwa, kawałek pola i to zdjęcie świetnie też pokazuje nam ten charakter kolonizacji, charakter tego osadnictwa niemieckiego właśnie w kraju Warty. I rzeczywiście to jest rzecz niezwykle wartościowa, że te zdjęcia same w sobie dużo opowiadają i do tego jeszcze te podpisy. Często oczywiście w przypadku tych zdjęć mocno propagandowych, ja określiłem tutaj, użyłem określenia festynowych, no te podpisy są wręcz wymagane, bo one potrzebują pewnego kontekstu, żebyśmy my zrozumieli, dlaczego pewne zjawiska, pewne osoby, pewne sytuacje są przedstawiane, ale te podpisy, one świetnie uzupełniają też te zdjęcia i rzeczywiście tak przeanalizując dokładnie, to nam się tworzy taka bardzo szeroka, ciekawa opowieść o Warte Gau, Warte Landzie, o kraju Warte. To dla mnie szczególnie, co jest uderzające w tej historii, którą pan Adam opowiedział, warstwa terroru, że jest szokująca, to jest zawsze oczywiste, ale przede wszystkim pewien rodzaj pośpiechu, pewna systematyczność, skala tej systematyczności w eliminacji przede wszystkim elity polskiej na tym terenie. Znaczy w tym sensie widać dla mnie tą specyfikę podejścia do tego terenu, tak zwanego kraju Warty, przez to, że Niemcy dosyć szybko przychodzą z jasnym planem i ten plan przede wszystkim wymaga z ich strony eliminacji takiej kadry przywódczej, organizacyjnej na tym terenie. To jest dla mnie szczególnie tutaj mocno widoczne. Jako człowieka górala nieziemnego z Mazowsza, tak bym to ujął. Wspomniał o tym już pan doktor Rudawski, że obowiązywała tutaj pewna filozofia działania, która się opierała na tej germanizacji ziemi, a nie ludzi. To może warto o tym powiedzieć, że plan zakładał w wielkim skrócie, musimy używać skrótów w razie dzisiejszej wypowiedzi. Pierwszym zadaniem błyskawicznym była likwidacja
warstw przywódczych, potencjalnych warstw przywódczych, potencjalnych konspiratorów, ludzi, którzy mogli Niemcom sprawiać problemy. Tak, dzieje się to błyskawicznie, dlatego że Niemcy przygotowywali od lat rozeznanie sytuacji, jaka panuje w Polsce. Zaostrzenie tych stosunków, które nastąpiło po styczniu 1939 roku, wzmogło jakby tą działalność. Tutaj może mniejszość niemiecka, licząca około 200 tysięcy obywateli polskich pochodzenia niemieckiego, może nie była liczna, ale to byli ludzie wpływowi, to byli ludzie znaczący, ludzie przeciętnie lepiej wykształceni, czyli mieli te narzędzia, żeby rozpoznawać środowiska polskie, patriotyczne. I tu jest właśnie rzecz znamienna. Właściwie na pierwszy ogień poszli na te listy proskrypcyjne, które były tworzone i przed wojną, i w trakcie brutalnego terroru, który był wprowadzany w 1939 roku. Na te listy proskrypcyjne wchodziły osoby, które przez sąsiadów niemieckich były uznawane za niezwykle aktywne. One były aktywne społecznie, politycznie. Taki przykład, no, powstańcy wielkopolscy, pewna kategoria, która została jakby wpisana na te listy, no ale to też nie dotyczyło wszystkich powstańców wielkopolskich. Właściwie chodziło o tych powstańców wielkopolskich, którzy prowadzili działalność społeczną, patriotyczną, tworzyli różnego rodzaju organizacje, a częstokroć też na te listy proskrypcyjne trafiali ludzie, którzy bardzo mocno uwierzyli w pewną, w propagandę rządową mówiącą o tym, jak jesteśmy przygotowani do wojny. I to niestety objawiało się tym, że te napięcia generowane z jednej i z drugiej strony, w tym sensie, że Niemcy prowokowali, a Polacy no, przystępowali do kontrakcji. I to zjawisko powodowało, że jakby ujawniały się te osoby, które miały jakby z założenia te poglądy jak najbardziej antyniemieckie. Ten element taki najbardziej patriotyczny. I ci ludzie trafiali na te listy proskrypcyjne. No i niestety byli wyłapywani w początkowym okresie okupacji i trafiali do dołów śmierci, trafiali do miejsc, gdzie byli mordowani. Następnym etapem było wysiedlenie ludzi, patriotów, ludzi wpływowych, ludzi inteligencji do generalnego gubernatorstwa, a następnie zamiana tych, którzy byli potrzebni, żeby funkcjonował system gospodarczy w kraju Warty, którzy mieli być i byli sprowadzeni do roli niewolników, to ci ludzie rzeczywiście zostali sprowadzeni do takiej pozycji i taką rangę mieli. No, dla mnie bardzo charakterystyczne są pewne działania o charakterze absolutnie chyba nieporównywalnym w tym momencie do innych regionów okupowanych Polski, kiedy to widać wyraźnie, w jaki sposób byli traktowani choćby przez dystrybucję jedzenia, przez to, że proszę sobie wyobrazić, że w kraju Warty na przykład cebula była traktowana jako warzywo luksusowe, które było, dystrybucja była ograniczona. Tak samo było, jeżeli chodzi o Polaków, tak samo było z jajkami, no na przykład oficjalnie jajka, bo to są takie rzeczy bardzo przyziemne, ale one ilustrują właśnie ten sposób, jak ta dyskryminacja Polaków wyglądała na co dzień. Jajko przysługiwało najpierw ileś jajek na początku wojny Niemcom w ramach kartek, później ta liczba się zmniejszała, ale Polakom nie przysługiwała żadne jajka. Ale mówiąc więcej, no cała jakby polityka niemiecka sprowadzała się do fizycznej, biologicznej degradacji, do zalegalizowano właściwie aborcje, promowano wręcz takie rozwiązania, dostęp do służby zdrowia był absolutnie ograniczony, a także kwestia ubrań chociażby. Walka o to, żeby zdobyć ubrania, żeby zdobyć witaminy, żeby zdobyć te wszystkie podstawowe rzeczy, to była walka, to chodziło o kwestie egzystencjonalne, to chodziło o życie, to była walka na śmierć i na życie. I bardzo często zapomina się o tym, kiedy patrzy się na historie okupacyjne, koncentruje się większość opinii publicznej na tych najbardziej ekstremalnych, bezpośrednich, takich czytelnych, jasnych przekazów, gdzie ten terror następował. Natomiast to walka życia codziennego to jest coś, o czym warto przypominać. To jest trudne do zilustrowania. Tam używałem różnego rodzaju narzędzi w postaci kartek niemieckich i polskich, w postaci ogłoszeń. Różnych zdjęć, którymi no, musiałem te problemy poruszyć i w jakiś sposób je zilustrować. Panie profesorze.
obrazem totalnej dyskryminacji i segregacji rasowej, bo i o tym by należało wspomnieć, że wprowadzono na ziemiach polskich segregację rasową, która szczególnie ostro była egzekwowana właśnie w kraju Warty. Zabronione były małżeństwa polsko-niemieckie, a tymczasem stosunki polsko-niemieckie nie były tak oczywiste w okresie okupacji, jakby nam się mogło wydawać. Ja ze swoich badań w archiwum poznańskim pamiętam opasłą teczkę podań par polsko-niemieckich, przeważnie to był Niemiec i Polka, którzy występowali do Greisera z prośbą o zgodę na małżeństwo, na ślub. Wszystkie te podania zostały odrzucone. Znajdowano natomiast inny sposób rozwiązywania tego problemu. W Łódzkim na przykład była sytuacja tego rodzaju, że polsko-niemieckie pary przekradały się przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa i przed polskim proboszczem zawierały związek małżeński, który nie był zresztą wpisywany do ksiąg, bo obawiano się, że ta sprawa może wyjść, ale po wojnie te sprawy zamierzano uregulować. Przykładów tej dyskryminacji i segregacji w albumie znajdziemy mnóstwo, choć jest to niezwykle trudne do pokazania, bo z jednej strony można pokazać przejawy życia niemieckiego, życia kulturalnego, prawda, życia organizacyjnego, które było rozwinięte, natomiast życia organizacyjnego, polskiego, kulturalnego, społecznego nie było, ponieważ zostało ono zakazane. Jedyne, co mogło się dziać, to w konspiracji, ta konspiracja w kraju Warty również rozwinięta była, ale działała w niezwykle trudnych warunkach, nieporównanie trudniejszych niż chociażby w Generalnym Gubernatorstwie. Dość powiedzieć, że przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego tylko chyba raz byli w Wielkopolsce. Bur Komorowski chyba dotarł z taką specjalną podróżą inspekcyjną, niezwykle ryzykowną, do kraju Warty. O ile pamiętam to, czy wiem, Grot Komorowski nigdy w kraju Warty nie był, ponieważ tu działalność konspiracyjna była najtrudniejsza. Może jeszcze wspomnę, panie profesorze, o różnym statusie Niemców, może nieoficjalnym, bo jednak te relacje, ten stosunek władz niemieckich do i Niemców nawzajem do siebie też się różnił. No, na najwyższym szczeblu, można powiedzieć, w tej hierarchii stali Niemcy z Rzeszy. Potem Niemcy pochodzący z poznańskiego czy łódzkiego, którzy byli przedwojennymi obywatelami polskimi, ale później cała ta masa Niemców sprowadzanych, importowanych, można powiedzieć w pewien sposób, ze wschodniej Europy, ze wschodniej Polski, łącznie z takimi, no tam wiem, że Niemcy traktowali najgorzej tych Niemców z Wołynia. Oni mieli taką opinię jak najbardziej zacofanych, najbardziej tak cywilizacyjnych, kulturowo upośledzonych. I tu był pewien dysonans u Niemców, bo w myśli rasistowskiej filozofii, którą oni uprawiali na co dzień, to Niemiec sam sobie w ramach tego swojego DNA powinien być lepszy od Słowianina. Natomiast poznaniacy wykształceni w szkołach często pruskich w czasach zaborów lepiej posługiwali się niemieckim, mieli porządne gospodarstwa rolne, stali na wysokim poziomie kultury osobistej i nagle ta grupa sprowadzonych Niemców z Wołynia czy z nad Czarnego Morza, no wyglądało to trochę dziwnie. Pamiętam taką sytuację, kiedy oczywiście na zasadzie czytania opracowań na ten temat, kiedy jedna z Niemek, która pomagała tym osiedleńcom, była zszokowana takim obrazem, kiedy taki Niemcy z Wołynia zaproponowała, żeby dać dziecku, tam niemowlęciu czy małemu dziecku, sok z marfii. I kiedy wlała ten sok z marfii i wyszła z chałupy, kątem oka zauważyła, że ta Niemka z Wołynia ten sok wylewa, że nie rozumie w ogóle zasady takiego odżywiania małego dziecka. I była tym zbulwersowana, a to też byli Niemcy. Więc też to nie było takie jednoznaczne w ramach
społeczności niemieckiej, też były postawy inne, na przykład katolików z Bawarii, Austriaków, bo znam to z opowieści ludzi, którzy żyli w tym czasie w Poznaniu. I też Niemcy dawali się, mówiąc kolokwialnie, bardzo łatwo ograć, to znaczy jeżeli chodzi o takie, taki nielegalny handel polski tutaj, żywnością przede wszystkim, to była, jak powiedziałem, kwestia przeżycia, łapówkarstwo, przekupiwanie Niemców, wyciąganie ludzi nawet z rąk gestapo, było to możliwe. To nie było tak, że ten aparat działał w taki perfekcyjny sposób, jak oni sobie to wyobrażali, czy jak chcieli zbudować. To było tak jak gdzie indziej, czyli ten obraz był bardzo, bardzo niejednoznaczny. Nie chcę stawiać kropki, bo po prostu chcę, żeby ta nasza rozmowa, ta nasza dyskusja zachęciła Państwa do zakupu, do sięgnięcia po książkę, bo ona jest bardzo interesująca i oryginalna w sensie opowiadania o tym świecie przez przede wszystkim obraz i dopowiedzenie w postaci komentarza. No, pan Adam Pleskaczyński trochę jest jak taki przewodnik w muzeum, przewodnik po przeszłości, po tym, co w postaci fotografii z pewnego świata się zachowało i prowadzi nas i opowiada historię, ciekawą historię, zapomnianą, wypartą. Na mnie też ogromne wrażenie zrobiły te rzeczy, które dotyczą propagandy, bo mało się zwraca uwagę, ale jak się ogląda też w ogóle starszą propagandę niemiecką, jeszcze z lat 30., to ona jest bardzo zbieżna z propagandą sowiecką. Jeśli chodzi o liternictwo, o używanie na przykład czerwieni. Czasami, gdyby nie napisy po niemiecku, trudno rozróżnić propagandę komunistyczną od propagandy radzieckiej. Oczywiście większość z Państwa, większość z nas na pewno widziała film Leni Riefenstahl i w ogóle ten cały wkład w montaż, w operowanie obrazem. W ogóle mam takie wrażenie, nie wiem, czy pan Adam się ze mną zgodzi, autor książki, że pewien rodzaj zarządzania zbiorową świadomością, prowadzenia polityki takiej już wiecowej, dużej, no, rodzi się generalnie w tamtym okresie i pewne uniwersalne kody do dzisiaj zostają, jeśli chodzi o zarządzanie tłumem. Mi się przypomina takie wspomnienie z dzienników tłumaczonych przez profesora Króla i w jego wyborze Goebbelsa, jako na przykład bardzo mile wspomina taki zjazd NSDAP z Gdańska, że taka właśnie zdyscyplinowana ludność tam przychodzi, że chętnie właśnie w tych zjazdach NSDAP bierze udział, że we właściwy sposób reaguje, no on się tam czasami w takich zachwytach, takimi swoimi zachwytami dzieli. Taki rodzaj był tej propagandy, panie Adamie, niemieckiej z tego okresu. No, trudno się z tym nie zgodzić, z tą obserwacją. Faktycznie, szczególnie osoby, które znają historię Poznania, bo najczęściej te zdjęcia prezentujące tego różnego rodzaju imprezy narodowo-socjalistyczne pochodzą z Poznania i tu powstaje takie zderzenie, że ja już w tych okolicznościach, na tym placu, który dzisiaj nazywa się Placem Mickiewicza, tu koło tego zamku, na Świętym Marcinie, widzę sceny, które później rozgrywały się niemal w identycznym anturażu, niemal identycznie w czasach, w latach 50., 60., 70. No, oczywiście jest pewne podobieństwo. No, oczywiście to jest kwestia jakby gustu, bo które były bardziej skuteczne, może bardziej estetyczne, bardziej dopracowane i tak dalej, ale generalnie to podobieństwo się narzuca samo przez się. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym pan wspomniał, to jest bardzo chyba dobrze pokazane, trudno mówić jak autorowi dobrze pokazane, ale starałem się to dobrze pokazać w tym rozdziale Cywilizacja nur für Deutsche, dlatego że jest to, ja bym powiedział, że chyba z tego rozdziału jestem najbardziej zadowolony, ponieważ ono pokazuje to życie codzienne Niemców. To do tej pory za bardzo nie funkcjonowało w przekazie ikonograficznym w publikacjach wydawanych po wojnie. Jakby ten wątek w ogóle jest najsłabiej poznany. Natomiast faktem jest, że to społeczeństwo było mocno
umundurowane. Należeli Niemcy do różnych organizacji, niekoniecznie do jednej. Całe multum tutaj tych organizacji jest wymienionych, narodowo-socjalistycznych, do których przynależność była prawie że obowiązkowa lub wręcz była obowiązkowa. Też to był taki wyznacznik. Ta odznaka partyjna czy odznaka organizacyjna nazistowska była, rozróżniała Polaków od Niemców, dlatego że był taki pomysł na początku, żeby Polaków oznaczyć, chociażby literą P, no ale tych Polaków przez cały czas okupacji, przez cały czas funkcjonowania kraju Warty było za dużo. To by źle by oddziaływało. No to by się okazało, że Niemcy są w morzu Polaków. Dlatego takim wyznacznikiem stała się ta odznaka partyjna czy odznaka organizacyjna. Ale to też było wykorzystywane przez Polaków w sposób taki ryzykowny, ale przypięcie takiej odznaki gwarantowało wejście w miejsca, do których było dla Polaków wejście zakazane, i tym podobne działania. Ale w tej książce te wszystkie najważniejsze święta, święto rocznica powołania kraju Warty, święto pracy 1 maja, które zostało wprowadzone właśnie w tym czasie, 1 maja 40 roku były obchody. Tam takie jest dosyć interesujące zdjęcie, znów tutaj spojrzę w kierunku pana doktora, bo to z zasobów Instytutu Zachodniego, kiedy mamy witrynę sklepową z gadżetami pierwszomajowymi, tam z obrazem Greisera, Hitlera i różnymi chorągiewkami. To jest ten moment, kiedy niektóre te zwyczaje zostają tutaj wprowadzone urzędowo, oficjalnie. Więc to życie codzienne Niemców też podlegało pewnym rygorom administracyjnym, partyjnym i było bardzo mocno związane z ideologią narodowo-socjalistyczną, bez względu na to, czy bezpośrednio ci Niemcy byli zwolennikami, czy nie. Chociaż to też oczywiście ewoluowało, czyli czego przykładem jest chociażby są te z Łodzi pochodzące akurat ulotki czy tam materiały antynazistowskie, które zaczęły się pojawiać w tym okresie dosyć zwiększonej liczbie. Czyli Niemcy, życie codzienne Niemców, ich funkcjonowanie oficjalne i nieoficjalne, to jest to, co wydaje mi się stanowi tutaj dodatkową wartość. Są Państwo z nami tutaj. Pozwolimy sobie Państwu oddać głos, jeżeli są jakieś pytania. Niepowtarzalna próba, okazja, żeby tutaj autorowi, jak i recenzentom zadać jakieś pytania, więc jeśli są takowe, to mamy teraz taką możliwość, czas na zadanie takowych pytań. Jeszcze raz prosimy. To ja z swojego użyczę, bardzo proszę. Dokonując selekcji materiału ilustracyjnego, to odrzuca pan pewne zdjęcia, które nie weszły do albumu, ale domyślam się, że część z tych odrzuconych zdjęć jednak ma dużą wartość. Czego żałuje pan, że coś się nie zmieściło w tym albumie, a powinno się jednak znaleźć? No jednak są pewne ograniczenia albumowe w wielkości publikacji. Dziękuję. Właściwie niczego, bo zdjęcia, które odrzuciłem, stanowią element pewnej serii i to były zdjęcia, które były coraz bardziej brutalne może. To jakby ten czynnik brutalności decydował o tym, że już te najbardziej brutalne, najbardziej okropne z punktu widzenia człowieka odrzuciłem. Na przykład, dam taki przykład, jednym z najbardziej znanych może albumów funkcjonariusza Gestapo Baruszata, który został odnaleziony w Poznaniu po wojnie na ulicy Bukowskiej, był przez niego robiony przez cały czas wojny, przez cały czas okupacji. Był to człowiek, który potrafił zrobić zdjęcie ludzi przed egzekucją, w trakcie egzekucji, po egzekucji, zdjęcia sekcji zwłok i tak dalej, i tak dalej. No, nie uznałem za właściwe pokazywanie tych zdjęć, żeby zilustrować charakter tych najbardziej drastycznych, żeby zilustrować charakter tego człowieka, patologiczny charakter tego człowieka. Natomiast umieściłem zdjęcia, które również mogą
ilustrować na przykład funkcjonariuszy policji niemieckiej, kiedy pozują z czaszkami, pozują przy zwłokach rozstrzelanych Polaków, to tak, to są zdjęcia, które uznałem, że wystarczająco ten problem nakreślą. Ja raczej mógłbym powiedzieć w kwestii zdjęć, że ja żałuję, że nie ma tam zdjęć, które na pewno się pojawią, które się pojawią w przestrzeni publicznej, bo znam to zjawisko. Kiedy pojawia się książka, nagle odnajdują się ludzie, którzy wręcz z pewnymi pretensjami. Dlaczego pan do mnie nie dotarł? Ja mam takie doskonałe zdjęcie. No nie dotarłem, bo nie dotarłem, bo nie wiedziałem, że pan istnieje z pana zdjęciem. No chętnie bym oczywiście to zrobił. Te zdjęcia możemy zbierać, możemy stworzyć kolekcję z tych zdjęć, możemy to oczywiście stworzyć portal, na którym część z tych zdjęć będzie prezentowana, bo to też jest jakiś sposób promowania wiedzy o historii okupacyjnej Polski. Tak więc mam taką nadzieję, że ten album dotrze do ludzi, którzy mają dodatkowe zdjęcia. Jedna taka historia mi się przypomniała. Moja przyjaciółka, profesor z Uniwersytetu Artystycznego, okazało się, że ma zdjęcie Greisera, które trafiło w bardzo dziwnych okolicznościach do jej rąk. Jej ojciec, przedwojenny, bardzo znany architekt poznański, został, jak większość inteligencji poznańskiej, wysiedlony do generalnego gubernatorstwa, a to ta willa została zajęta przez funkcjonariusza, zagłego funkcjonariusza niemieckiego w Poznaniu. Po wojnie wrócił do swojego domu tenże profesor i się okazało, że w jednej z szuflad było zdjęcie Greisera na prywatnej imprezce na ogrodzie u tego Niemca, który zajmował to mieszkanie. Zresztą okoliczności docierania do zdjęć są bardzo różne. Na przykład września 2000, bodajże 13 rok, orkan Xawery, taki tam się przewinął nad Wrześnią i jeden czy drugi dach zrzucił. I nagle w czasie naprawy okazało się, że tam na strychu były ukryte zdjęcia z uroczystości nazistowskich. No, sama historia, jak te zdjęcia dotrwały, jak zostały odnalezione, jest sama w sobie bardzo interesująca i frapująca. I być może, gdyby było miejsce, to można by opisać historię tych zdjęć, jak one zostały zachowane. No, historia, słynna kolekcja z Turku na przykład, igły. No, to też we wszystkich powiatach kraju Warty miał istnieć, nie wiem czy istniał, ale miał istnieć taki instytucjonalny, oficjalny fotograf nazistowski, którego celem było rejestrowanie rozwoju kraju Warty, wszystkich uroczystości partyjnych, państwowych, rozbudowy, infrastruktury, życia codziennego itd., itd. W każdym powiecie dostawał państwowy aparat, przechodził państwowe szkolenie, dostawał państwowy certyfikat, dostawał materiał fotograficzny, pewnie miał własną ciemnię. I te zdjęcia powstawały. My znamy z Turku takie zdjęcia. To tam jest chyba 4000 zdjęć. Te zdjęcia trafiły do nas, pozostały w Polsce dzięki temu, że w czasie ewakuacji w styczniu 1945 roku jeden z Polaków, który był zobowiązany wnosić pudła z urzędu, wziął negatywy, ukradł te negatywy i je przechował. One były ujawnione też po jakimś dłuższym czasie po wojnie i nagle okazało się, że to jest przebogata kolekcja, niestety tylko z pewnego okresu, ona nie jest z całego okresu okupacji, ale jeżeli takie zdjęcia były wykonywane w każdym powiecie, albo w większości powiatów. Oczywiście część z nich zniknęła, została zniszczona, zaprzepaszczona, ale pytanie, czy w archiwach niemieckich takie się nie znajdują? Może bez opisu, może nie wiadomo skąd, z jakiego obszaru one pochodzą. To wszystko to jest kwestia przyszłości, to wszystko to jest kwestia dalszych poszukiwań, szukania i odnajdywania tego typu ilustracji. Czyli pytanie, nie to, czego nie dałem i żałuję, tylko to, czego nie dałem, bo nie odnalazłem, czy do mnie dotarły. To może, jeżeli ja mogę, jedno słówko, bo to rzeczywiście tutaj Instytut Zachodni był wywoływany i te stykówki, ale to właśnie ten album bardzo dobrze nam pokazuje, co nam umożliwia, na co nam pozwala współczesna technika, bo z tymi stykówkami, z tego co wiem, w Instytucie Zachodnim w Poznaniu wiedzieliśmy, że one są,
I one rzeczywiście były fragmentami wywoływane, te zdjęcia. To są takie, oryginalnie one są bardzo malutkie, te zdjęcia. Tam rzeczywiście trzeba dużej determinacji, żeby coś zobaczyć. One były wywoływane już wcześniej, ale dopiero ostatnia digitalizacja tych zdjęć, zresztą we współpracy z IPN-em poznańskim, i jakby te możliwości techniczne pozwoliły nam wyciągnąć te zdjęcia na nowo, pokazać różne szczegóły tych zdjęć. I takich sytuacji jest więcej. To znaczy, wydaje mi się, że dzięki po prostu obecnym możliwościom technicznym jesteśmy w stanie te zdjęcia przygotować, bardzo dobre reprodukcje, bardzo dobre kopie i je umieścić, bo rzeczywiście trudno sobie na przykład wyobrazić powstanie tego typu albumu, nie wiem, 20-30 lat temu. On by wyglądał po prostu inaczej, prawda? Miałby inną wartość graficzną, że tak to ujmę, niż dzisiaj. I rzeczywiście tu się zgadzam z autorem, że w tych zasobach rodzinnych jest bardzo dużo, też znam osobiście dużo takich przykładów zdjęć wojennych. I jeżeli ktoś się bardziej interesuje historią, to rzeczywiście prędzej czy później zidentyfikuje te zdjęcia, albo je zdigitalizuje też. W tej chwili to można robić prywatnie, to nie jest żaden problem, nie są to też duże koszty, ale pewnie dużo jeszcze z tych zdjęć czeka na odkrycie. Jeśli ma więcej pytań, to bardzo dziękuję. Proszę Państwa, książka jest do kupienia już od jakiegoś czasu. Książka jest do kupienia bądź w księgarniach stacjonarnych dla tych Państwa, którzy mieszkają w tych miastach, gdzie te księgarnie stacjonarne są. Można to oczywiście sprawdzić poprzez stronę internetową ipn.gov.pl i oczywiście książka jest dostępna przez wymienioną przeze mnie stronę Instytutu Pamięci Narodowej. Można nabyć, trzeba nabyć, warto kupić. Mamy do czynienia, tak jak sam autor, recenzenci powiedzieli, z monografią fotograficzną. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Ja autorowi, recenzentom gratuluję, bardzo skrupulatnego, bardzo dobrze też pod względem graficznym zrobionego dzieła, bo to się po prostu dobrze ogląda. To jest bardzo dobrze skonstruowana rzecz obrazowo, w jakimś sensie filmowo. Tutaj, panie Adamie, widać, że ma pan wyczucie do filmu, do sztuki filmowej, że pan rozumie, jak opowiadać obrazem. To nie jest takie proste i to nie jest takie łatwe. Panu się to udało. Panom się udało dopełnić tej staranności, jeśli chodzi o ocenę tutaj merytoryczną tej opowieści pana Adama. Na pewno panowie skrupulatnie czytali komentarze. No, pan Adam przeprowadził nas przez kawałek ciekawej, interesującej, często, tak jak już panowie mówili, zapomnianej historii. Odsyłam do lektury bardzo serdecznie i bardzo serdecznie i autorowi, czyli panu Adamowi Pleskaczyńskiemu, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność tutaj z nami, z państwem. Dziękuję bardzo panu profesorowi Januszowi Wróblowi z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi i bardzo dziękuję panu doktorowi Bogumiłowi Rudawskiemu z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, że był tutaj z nami, z państwem. Dziękuję serdecznie.